rozdział 20. Dzieje apostolskie, rozdział 20. I tutaj mamy sytuację, gdy apostoł Paweł chciał się spotkać ze starszymi ze zboru w Efezie. Od 17 wiersza, 20 rozdział Dziejów. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru. A gdy stawili się u niego, rzekł im: Wy wiecie, że od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami, jak służyłem Panu z całą pokorą, wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach. Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. I oto teraz, zniewolony przez ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi. Bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego. Wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. I tutaj widzimy Pawła, który spotkał się z biskupami starszymi zboru efeskiego. Pierwsza rzecz, którą tutaj zauważamy, to, że tych starszych było wielu. Wielu w zborze w Efezie. I nie jeden, jak to bywa w niektórych miejscach praktykowane, a wielu. I było ich tylu, że Paweł był w dosyć licznym gronie. I co tutaj widzimy takiego kluczowego dla tej myśli, którą myślę, że dzisiaj dobrze by było, żebyśmy sobie przed oczy postawili. Paweł to mówił jako ostatnią swoją mowę do tych braci. Zwraca uwagę, że już nigdy więcej nie będą oglądać jego oblicza i też zwraca uwagę, że niedługo odejdzie, że Pan go zabierze, że rozstanie się z życiem i będzie z Chrystusem, bo to daleko lepiej dla niego. I tutaj jest to dosyć smutny fragment. Dlatego, że owszem, zawiera bardzo ważną naukę, 28 wiersz.
miejcie pieczę o siebie samych i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście pasli zbór pański nabyty własną jego krwią, czyli jest wyraźnie pokazane, czyją krwią zostaliśmy nabyci. Nabyci zostaliśmy pańską krwią. I też jest tutaj taka zachęcająca rzecz, pokazująca nam w odniesieniu do słów z Ezechiela, że on nie był winien niczyjej krwi. O co tutaj chodzi? Ezechiel kiedyś coś takiego miał objawione, że jeżeli on jest stróżem domu izraelskiego i jeżeli Bóg objawi mu, że na ten dom przychodzi sąd i zagłada, to jeżeli on nie ostrzeże, to wtedy ci, którzy zginą, zginą z jego winy, czyli będzie miał ich krew na rękach. A więc jeśli dziś wiemy, że ten świat idzie ku zagładzie i mamy kogoś obok siebie i my mu nie powiemy, że może przyjść do Pana Jezusa i uwierzyć i potem będziemy siedzieć razem z Jezusem na tronach, sądząc 12 pokoleń izraelskich i zobaczymy między innymi tego naszego znajomego, że za chwilę on trafi do piekła, to część tej winy, że on tam trafi, będzie na naszych rękach w postaci przenośnej krwi. Natomiast druga myśl z Ezechiela jest taka, że jeśli ostrzeżesz takiego i on mimo to nie usłucha ostrzeżenia, tylko będzie dalej brnął, to ty masz czyste ręce. I Paweł właśnie mówi, ja mam czyste ręce. Oświadczam w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. I obyśmy pamiętali o tym, żeby mieć własne sumienie, czyste od cudzej krwi. Mamy prostą zasadę, żeby na nikogo zbyt pochopnie rąk nie wkładać, a drugą rzecz, żeby te ręce były czyste od cudzej krwi. I 28. Dlaczego ma być piecza? Dlatego, że jest to rzecz, którą łatwo utracić. Jeżeli mieszkamy w rejonach, gdzie załóżmy jest mało kradzieży, to możemy sobie zostawić nawet otwarte auto przed domem. Jeżeli są to warunki takie, o których nam wierzący opowiadają z niektórych miast, że nie można niczego zostawić, bo zaraz znajdzie się amator na to, żeby ukraść, zniszczyć, zdewastować, to musimy mieć pieczę. I to właśnie tak jest z Kościołem Bożym, że on ma wielu wrogów, że trzeba mieć pieczę o samych siebie i o tych, których mamy wokół siebie. Bo to, że dzisiaj w tym miejscu Pan Jezus zgromadził taką grupę ludzi, to jest Jego łaska. Ale jeśli nie będziemy mieli pieczy, to diabeł rozpędzi to na trzy wiatry. I nie będzie śladu po tym, że kiedykolwiek coś tu było. Miejsce będzie posypane solą. I coraz więcej takich miejsc mamy w Europie, że był tam kiedyś silny ośrodek chrześcijański. Była głoszona Ewangelia. Niemal wszyscy byli wierzący. A dziś pustynia. Nic tam nie rośnie. Nie ma śladu po jakimkolwiek życiu. Dlatego mamy mieć pieczę. Najpierw o samych siebie, dlatego że diabeł atakuje najpierw jednostki przez fałszywą naukę, przez fałszywych braci, Paweł ich wymieniał, przez różnego rodzaju atrakcyjne nauki, które są atrakcyjne dla ucha, ale nie mają nic wspólnego ze Słowem Bożym. I druga rzecz o tych, których Bóg nam dał dookoła siebie. Mamy się o nich troszczyć, pilnować, dbać. Gdyż to jest cenna rzecz, to jest zbór pański nabyty własną jego krwią. Jeżeli nie dbamy, to ja
jaką wartość dla nas ma krew Chrystusa? Przecież to zostało zapłacone Jego krwią. Ten brat lub siostra, który jest obok Ciebie, został nabyty własną krwią Chrystusa. I Paweł przewiduje 29:30. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne. To są osoby całkowicie nieodrodzone, wilki drapieżne, które mają jeden cel. Ukraść jak najwięcej z owieczek. I zniszczyć te owieczki, zjeść je. I to jest cel wilka. Nie oszczędzając trzody, niszcząc tą trzodę, bawiąc się tym, żeby różnego rodzaju fałszywe doktryny powkładać w ich serca, umysły i dusze. I to potem powoduje, że taki człowiek jest przeprogramowany i zaczyna iść nie tam, gdzie jest kierunek nadany przez Słowo Boże. I bardzo szokująca rzecz, 30 wiersz. Nawet pomiędzy was samych. Do kogo Paweł to mówi? Do biskupów. Jakich biskupów? Ustanowionych przez Ducha Świętego. Bo tak mamy 28. Wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. Mechanizm ustanawiania biskupami w Dziejach Apostolskich był bardzo prosty. Ustanawiał ich Duch Święty za pośrednictwem apostołów lub tych, których apostołowie do tego upoważnili. I dzisiaj apostołów już nie ma. Dlatego takiego mechanizmu też dzisiaj nie mamy. I jest tylko służba podobna do służby starszych, ale to nie są osoby, które są na urzędzie starszego. Takiego ordynowanego, bo tak się to brzydko słowo nazywa, ordynowany, wyznaczony, jakoś uhonorowany jakimś autorytetem, takich już dzisiaj nie ma. Są bracia, którzy tę służbę sprawują, lepiej lub gorzej, słabiej lub mocniej, ale samego mechanizmu wyznaczającego i Ksiński jest od dziś starszym, nie ma. I dlaczego nie ma? Dlatego, że jest to niepotrzebne. Od momentu spisania całego Słowa Bożego każdy z nas ma Słowo Boże, Biblię. I tak jak do czasu spięcia tych wszystkich ksiąg Nowego i Starego Testamentu służba starszego była niezbędna, żeby wskazać, co jest myślą Bożą, tak dzisiaj, gdy mamy Biblię, już to jest niepotrzebne. I między innymi dlatego Bóg dozwolił na to, żeby właśnie do Efezu weszły wilki i żeby nawet pomiędzy tych czcigodnych mężów wyznaczonych przez Ducha Świętego, nawet pośród nich samych powstali mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Dlatego, że po spisaniu, po daniu całego Słowa Bożego, służba biskupów przestała mieć znaczenie. Często takie rzeczy są, że mamy na przykład węża miedzianego. On był jednorazowy. Gdy Izraelici zgrzeszyli, mieli karę w postaci wężów, które je kąsały. I każdy pokąsany umierał. Ale Mojżesz zrobił węża miedzianego na polecenie Pana i każdy, kto spojrzał na miedzianego węża, to doznawał uzdrowienia. Do tego jest odniesienie do Jana 3 rozdział, gdzie Pan Jezus się powołuje, że kto spojrzy na węża, będzie uzdrowiony i podobnie, kto uwierzy w Pana Jezusa, będzie zbawiony. I te właśnie rzeczy są jednorazowe, takie jak wąż miedziany.
Niestety, my mamy tendencję do tego, że takie rzeczy, które kiedyś działały, czasami kultywujemy dalej. Tak zrobili Izraelici. Oni wzięli tego węża miedzianego i spalali mu kadzidło, nazywali go Nehusztan. Dopiero jeden z pobożnych królów doprowadził do zniszczenia tego węża. Wiele, wiele lat po tym, gdy ten wąż już nie miał żadnej mocy. Na podobnej zasadzie dzisiaj ustanawia się starszych, ordynowanych przez organizacje, misjonarzy, nowych apostołów. Niektóre ruchy twierdzą, że mają. A to jest wszystko nieprawda. To jest miedziany wąż. To nie ma żadnej mocy przed Bogiem takie wyznaczenie. I podobnie jest dzisiaj z kwestią daru języków. W Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, była sytuacja taka, że ludzie, którzy nigdy się nie uczyli obcych języków, nagle w tych obcych językach do Partów, Elamitów i innych narodów z regionu mówili Ewangelię Bożą, nigdy nie ucząc się tych języków. I to było jednorazowe wydarzenie. I to było od razu doskonałe wydarzenie. Koryntian, 1 list do Koryntian, 13 rozdział, mówi, że to, co cząstkowe, przeminie. A jeśli chodzi o języki, to one od razu były doskonałe i one już przeminęły. To, co cząstkowe, przeminie, jak nastanie doskonałość. Języki od razu w tym 2 rozdziale dziejów były w pełni wykorzystane, w pełni sprawne i w pełni zrealizowały zapowiedź, o której mówił Piotr w tamtym momencie. Ze Starego Testamentu było proroctwo, które mówiło, że takie wydarzenie będzie miało miejsce. I się spełniło. Tak jak ze zdobyczą Tyru. Było proroctwo, że Tyr będzie zdobyty. Gdy zdobyto Tyr, bez sensu byłoby teraz co roku wypatrywać wojsk atakujących Tyr. To byłoby niedorzeczne, takie coś. Tak samo niedorzeczne jest wiele rzeczy, które miały jakieś zastosowanie w chrześcijaństwie, ale to zastosowanie zostało już zrealizowane i w pełni Bóg się tym posłużył i od tamtej pory nie jest to już kwestia istotna. Jeśli popatrzymy na historyczny rozwój zła w chrześcijaństwie, to możemy jako taką pewną wskazówkę wziąć to, jak to zło rozwijało się w Izraelu. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli do 1 Królewskiej. I ta 1 Królewska, 13 rozdział. I kawałek 12 pokaże nam właśnie lekcję, jak dbać, mieć pieczę o siebie samych i o innych wokół. Kiedyś Izrael był jednością. 12 pokoleń Izraela. Pod królem Dawidem byli królestwem na wzór Boży. I była to jedność 12 pokoleń. Kościół po zesłaniu Ducha Świętego był w jedności. I wszyscy wierzący byli zgromadzeni tylko do Pana Jezusa jako centrum. Nie mieli żadnych ludzkich przymieszek. Tylko i wyłącznie Pan Jezus był celem ich zgromadzeń. Nie mieli jakiejś specjalnej nazwy. Nie mieli jakichś specjalnych księży, pastorów, starszych, apostołów i tym podobnych rzeczy, poza tymi, którzy byli wyznaczeni przez Boga w początkowym okresie. Apostołowie i starsi biskupi. I później, niestety, chrześcijanie się rozłamali. Najpierw potworzyły się różnego rodzaju sekty i później zaczęło też wkraczać
bałwochwalstwo. I w Izraelu było analogicznie. Izrael miał 12 pokoleń, był jednolity. W pewnym momencie syn Salomona zgrzeszył, bo spowodował rozłam, ale to było zapowiedziane wcześniej jako kara dla Salomona, który przestał chodzić drogami pańskimi, miał 700 żon i 300 nałożnic. Te żony go pociągnęły do bałwochwalstwa i jako konsekwencja tego Bóg zdecydował, że będzie to po prostu wyrwane potomkowi Salomona 10 pokoleń. I jeżeli teraz popatrzymy na to, to widzimy 12 rozdział. Od 20 wiersza bym proponował, żebyśmy przeczytali. Gdy zaś cały Izrael usłyszał, że Jeroboam, czyli syn Salomona, Jeroboam to nie był syn Salomona, tylko jego sługa, który uciekł najpierw do Egiptu. Rehabeam to był syn Salomona. Dosyć podobne imiona, dlatego potrzebna jest uwaga. Gdy więc cały Izrael usłyszał, że Jeroboam powrócił, wyprawili do niego poselstwo z wezwaniem na zgromadzenie i obwołali go królem nad całym Izraelem przy domu Dawidowym. Pozostało jedynie plemię Judy, czyli nastąpił rozłam. A gdy Rehabeam przybył do Jeruzalemu, zgromadził cały dom Judy oraz plemię Beniamina w liczbie 180 tysięcy zaprawionych w walce, aby wszcząć wojnę z domem Izraela w celu przywrócenia Rehabeamowi, synowi Salomona. Przywróceniu królestwa Rehabeamowi, synowi Salomona. I tutaj jest informacja, że to jest sąd Boży, ten rozłam. 22 wiersz mówi: wtedy doszło do Szemajasza, męża Bożego, słowo Boże tej treści. Powiedz tak Rehabeamowi, synowi Salomona, królowi judzkiemu i całemu domowi Judy i Beniamina oraz pozostałemu ludowi. Tak mówi Pan, nie wyruszycie i nie będziecie walczyć ze swoimi braćmi, synami izraelskimi. Niech każdy wróci do swojego domu, gdyż ode mnie wyszła ta sprawa. Usłuchali więc słowa Pańskiego i zawrócili i rozeszli się zgodnie ze słowem Pańskim. To też jest dla nas wskazówka. Nie jest naszą rolą walczyć z braćmi, nawet jeśli oni są na złych podstawach, ale widzimy, że mają życie z Boga w sobie. Wiemy, że mają pewność zbawienia na podstawie ofiary Pana Jezusa Chrystusa, ale z różnych powodów gdzieś indziej znaleźli się i mają Ducha Świętego, zatem naszą rolą jest takim ludziom cały czas uatrakcyjniać studium Słowa Bożego, żeby oni dążyli do tego, żeby czytać Biblię w zależności od Ducha Świętego, a On wtedy ich z tych różnych związków powyprowadza. To nie jest walka przeciwko ciału i krwi, to jest walka przeciwko duchom złości. I po prostu te różnego rodzaju twierdze w różnych ludzie są pozamykani, są rozbijane zawsze przez wolność ducha. Co ten Jeroboam zrobił później? Jeroboam był świetnym politykiem. Zauważył, że jeśli dalej będzie kult Boży w Jerozolimie, to te 10 plemion izraelskich od niego odejdzie i zacznie przylegać ich serce z powrotem do domu Dawida. I to mamy w 28, jak on ogłasza to. Naradziwszy się wtedy, kazał król sporządzić 2 cielce ze złota i ogłosić ludowi: dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. Oto bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego w Dan.
Betel i Dan były od siebie oddalone, ale te 10 plemion miały blisko. Jakże często się słyszy, że ludzie chodzą do jakiegoś zboru z wygody, bo mają bliżej. Albo chodzą do jakiegoś zboru, bo jest ładna muzyka. Albo chodzą do jakiegoś zboru, bo jest wygodny parking przed budynkiem. Albo chodzą do jakiegoś zboru, bo tato chodził tam. Czyli nie mają żadnych podstaw biblijnych, żeby być tam, gdzie są, tylko są z powodu jednego z tych dwóch bożków, tych dwóch cielców. Jeden cielec w Betel, drugi cielec w Dan. I te cielce zostały ustawione po to, żeby odciągnąć ich od jednego, jedynego miejsca oddawania Bogu czci, czyli Jeruzalem. Jest tylko jedno miejsce do oddawania Bogu czci. Poznaliśmy je między innymi w 4 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus mówi do kobiety przy studni, że ojciec taki szuka, którzy by mu cześć oddawali w duchu i w prawdzie. To jest jedyna podstawa. Nie jakieś inne podstawy. Tylko prawda i w duchu. W centrum ma być Pan Jezus, nie żadna organizacja, nie żadne innego rodzaju cielce, tylko Pan Jezus, ten, który umarł za nas i dał swoje życie. I tylko On może być centrum zgromadzeń. Natomiast Jeroboam był sprytny. Jeśli oni będą pielgrzymować do imienia Pana Jezusa, to szybko ich serce przylgnie do Pana Jezusa, dlatego trzeba im ustawić dwa cielce, jeden w Betel, drugi w Dan. Rzecz ta stała się pobudką do grzechu. I tutaj mamy dwa rodzaje grzechów później w historii. Jeden grzech, mówi się, że nie odstąpili od grzechu Jeroboama, późniejsi królowie, ale nieco później pojawił się bezbożny król Achab. Achab wprowadził jawne bałwochwalstwo, kult Baala. I później pojawia się jeszcze grzech Achaba. To są dwa różne grzechy. Jeden grzech to jest właśnie to rozbicie w chrześcijaństwie, które dziś obserwujemy, to jest grzech właśnie Jeroboama. A tam, gdzie występuje pod nazwą chrześcijaństwo, bałwochwalstwo, kult królowy niebios, kult różnych świętych, to już są grzechy Achaba. To już jest bałwochwalstwo jawne. Tam już po prostu nie ma w zasadzie innego wezwania do dzieci Bożych, jak wyjdźcie z niego, ludu mój, jak do Babilonu. Po prostu należy się wtedy do tego odnosić. I jeżeli teraz popatrzymy, co zrobił Jeroboam. On zrobił oczywiście ołtarz, na którym należało to zrobić. I tutaj mamy 31, może już 30. Rzeszta stała się pobudką do grzechu, lud bowiem pielgrzymował albo do tego w Betelu, albo do tego w Dan. Pobudował też świątynki na wzgórzach i ustanowił kapłanami pierwszych, lepszych z ludu, którzy nie należeli do domu Lewiego. Kapłaństwo według domu Lewiego było ustanowione przez Boga. W chrześcijaństwie służba jest ustanawiana według kierownictwa Ducha Świętego. Grzech Jeroboama polegał na tym, że on ustanawiał pierwszych lepszych. Chodź do seminarium, skończ seminarium, zostaniesz pastorem. To jest działanie Jeroboama. To jest całkowicie niezgodne z myślą Bożą. Myśl Boża jest oparta na dojrzałości w Duchu Świętym. Rozwój służby następuje przez to, że Duch Święty takiego uczy, nie jakieś seminarium, nie jakaś szkoła wyższa teologiczna, nie jakieś tego typu przedsięwzięcia. Nie pierwszych, lepszych,
tylko tych, których Bóg chce użyć według wolności swojej. Nadto ustanowił Jeroboam w 8 miesiącu, 15 dnia tegoż miesiąca święto na wzór święta, jakie było obchodzone w Judzie i składał ofiary na ołtarzu. Tak uczynił również w Betelu, składając ofiary cielcom, które kazał sporządzić. Osadził też w Betelu kapłanów ze świątynek na wzgórzach, które kazał pobudować. Jest to znowu liturgia według własnego ludzkiego pomysłu. Odbywało się to według tego, co sobie król ustanowił. Całkowicie ziemskie podejście. Całkowicie błędne podejście. W chrześcijaństwie nie mamy żadnej liturgii. Mamy prowadzenie przez Ducha Świętego i on, tak jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, między innymi 14 rozdział, używa raz jednego brata, raz drugiego brata, raz trzeciego brata, a inni niech osądzają, niech oceniają. Nie może być tak, że jest po prostu jakiś wyznaczony harmonogram, że są jakieś specjalnego rodzaju szaty, że jest jakiegoś specjalnego rodzaju oprawa, czy to ładnie pomalowane ściany, jakieś może ozdobniki, liście i tak dalej, figurki, czy też szaty bogato zdobione. O tych rzeczach czytamy w objawieniu, gdy jest mowa o osądzeniu wielkiej przetecznicy. Tam takie rzeczy się znajdą, że jest purpura, wisior i tym podobne rzeczy, no i krew przelana z po prostu mordowania świętych. Tak więc składał ofiary na ołtarzu, który kazał sporządzić w Betelu. 15 dnia 8 miesiąca to jest miesiąca, który sam wymyślił. Znowu ingerencja w kalendarz. Jest powiedziane o Antychryście, że odmieni czasy i chwile, że zmieni między innymi kalendarz. O Napoleonie było powiedziane, że on wprowadził 8-dniowy tydzień. Też taki zapęd człowieka całkowicie oddanego ludzkim celom. I Jeroboam to samo zrobił. I dziś w chrześcijaństwie też są tego typu zapędy, że się tworzy różnego rodzaju, a to święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy i tak dalej, albo też to, że na przykład jest jakiś rytuał dziwny, łamanie chleba nie jest w pierwszy dzień tygodnia, tylko inaczej. Są to rzeczy, które powinny być ustawione według tego, jak Duch Święty w Słowie Bożym przedstawia. I nie w żaden inny sposób. Oczywiście tutaj było to objawienie, które sobie król Jeroboam po swojemu ustanowił. Dzisiaj w chrześcijaństwie też powstają różnego rodzaju osoby twierdzące, że słyszą głos Boga i co podważają, co Słowo Boże mówi, tylko kierują się tymi nowymi zaleceniami. I o tym będzie właśnie w 13 rozdziale. A oto przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz Pana mąż Boży. A Jeroboam stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę z kadzidła. I zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan. Oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, którzy na tobie kadzą i spali na tobie kości ludzkie. Dał też znak tego samego dnia, mówiąc, taki jest znak, że Pan to powiedział. Oto ołtarz ten rozpadnie się i popiół, który jest na nim, rozsypie się. Gdy król usłyszał słowo męża Bożego, które wypowiedział o ołtarzu w Betelu, wyciągnął Jeroboam swoją rękę od ołtarza i zawołał, pochwyćcie go. Lecz jego ręka, którą wyciągnął przeciwko niemu, uschła i nie mógł jej opuścić z powrotem. Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół rozsypał się z ołtarza zgodnie ze znakiem, jaki dał na rozkaz Pana mąż Boży. Jest to ewidentnie mąż Boży, ten, który to powiedział. I ten człowiek, który był w zależności Bożej, dalej uzdrowił króla, bo król
się przeraził, że ma uschniętą rękę. I w dalszej części czytamy, że król zaprosił go do siebie. 7. wiersz. Potem rzekł król do męża Bożego: chodź ze mną do domu i posil się. Chcę ci też dać upominek. Lecz mąż Boży odrzekł królowi: choćbyś mi dał nawet połowę twojego mienia, nie pójdę z tobą i nie spożyję chleba i nie napiję się wody na tym miejscu. Taki bowiem mam rozkaz od Pana. Nie spożyjesz chleba i nie napijesz się wody, ani nie wrócisz tą samą drogą, którą przyszedłeś. Poszedł też inną drogą, a nie wracał tą, którą przyszedł do Betelu. I gdyby tu się zakończyła ta historia, to byśmy mieli bardzo dobre wrażenie o tym, co się tu wydarzyło. Brat w Chrystusie usłużył słowem, przeczytał z Biblii, co jest powiedziane, nie dał się zwieść, dbał o siebie i o trzodę, którą mu dał Pan. Wszystko na właściwym miejscu. Niestety, to nie jest koniec tej historii. Powstał fałszywy prorok, który mieszkał w Betelu. Od 11 wiersza o tym czytam. Mieszkał zaś w Betelu pewien prorok, starzec. A gdy jego synowie przyszli i opowiedzieli mu wszystko, co w tym dniu uczynił w Betelu mąż Boży i słowa, które wypowiedział do króla, opowiedzieli to swojemu ojcu, rzekł do nich ojciec, którą drogą poszedł. Synowie jego pokazali mu drogę, którą poszedł mąż Boży, przybyły z Judy. On zaś rzekł do swoich synów: osiodłajcie mi osła. A gdy oni osiodłali mu osła, wsiadł nań i pojechał za mężem Bożym, a spotkawszy go siedzącego pod dębem, zapytał go: czy ty jesteś owym mężem Bożym, który przyszedł z Judy? A on odpowiedział: ja jestem. Rzekł wtedy do niego: chodź ze mną do domu i posil się chlebem. A ten na to: nie mogę zawrócić i pójść z tobą, nie posilę się też chlebem i nie napiję się u ciebie wody w tamtym miejscu. Taki bowiem mam rozkaz od Pana: nie jedz tam chleba, nie pij tam wody, nie wracaj też tą samą drogą, którą przyszedłeś. Mamy Słowo Boże, każdy z nas ją czyta i wiemy, co jest Słowem Bożym. Jeżeli teraz mamy polecenie od Boga, to mamy się trzymać tego słowa, co Bóg dał. Jeśli dziś chcesz usłyszeć głos Boży, to przeczytaj Biblię na głos, bo Bóg nie daje żadnych nowych objawień poza Biblią. Czyli jeśli chcesz usłyszeć głos Boży, włącz sobie nagranie Słowa Bożego na głos. Wtedy usłyszysz dokładnie głos Boży. To jest jedyny sposób, żeby dziś głos Boży usłyszeć w taki fizyczny sposób. Natomiast ten mąż Boży miał spotkanie z tym prorokiem starcem i w 18 wierszu dzieje się rzecz straszna. Ten starzec tak mówi: także ja jestem prorokiem, jak i ty. A anioł rzekł do mnie z rozkazu Pana tak: sprowadź go z sobą z powrotem do swojego domu, niech zje chleb i napije się wody. Tak go okłamał. Bardzo specyficzne jest to, choć nie jest to konieczne, żeby występowało, bo często fałszywi prorocy mówią po prostu: tak mówi Pan, i nagle zaczynają po tym tak mówi Pan dawać swoje kłamliwe, oszukańcze rzeczy. Ten tutaj zrobił bardzo religijną atmosferę. Zapalił kilka kadzidełek. Także ja jestem prorokiem jak ty. Czyli podał się za proroka, choć nie ma dowodu. Tamten prorok zrobił cud. Rozpadł się ołtarz na jego słowo. Królowi uschła ręka. Później uzdrowił króla. Ten gołosłowny. Druga rzecz. Na anioła się powołał. Dużo religijnych wrażeń w jednej wypowiedzi. Kolejna rzecz. Ten anioł rzekł do mnie z rozkazu Pana tak. I tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo specyficzne, że dzisiejsi tak zwani prorocy bardzo często właśnie są tylko i wyłącznie gołosłowni. I bardzo często
powołują się na jakieś wyrwane z Biblii fragmenty, które w całym kontekście nie mają nic wspólnego z prawdą, jeżeli weźmie się całość Biblii pod uwagę. Te interpretacje tych zwodzicieli nie mają nic wspólnego z prawdą. I co się dzieje? Ten mąż Boży z Judy posłuchał proroka starca, zawrócił z nim i spożył chleb w jego domu i napił się wody. Nie miał pieczy o siebie samego. I skończyło się to źle. A gdy oni siedzieli przy stole, doszło słowo Pana proroka, który go zawrócił z drogi. I ten odezwał się do męża Bożego, który przyszedł z Judy. Tak mówi Pan, ponieważ sprzeciwiłeś się słowu z ust Pana i nie wypełniłeś rozkazu, jaki ci dał Pan, Bóg twój, i wróciłeś się i jadłeś chleb i piłeś wodę w tym miejscu, o którym powiedział ci, nie jedz chleba i nie pij wody, zwłoki twoje nie spoczną w grobie twoich ojców. A gdy ten zjadł chleb i napił się wody, kazał osiodłać osła dla proroka, którego zawrócił z drogi. I ten poszedł, lecz w drodze napadł nań lew i zagryzł go. I leżały zwłoki jego porzucone na drodze, a osioł stał obok nich. Również i lew stał obok zwłok. Więc widzimy, że jeżeli mamy Słowo Boże, naszą odpowiedzialnością przed Bogiem jest trzymać się tego, co Słowo Boże uczy. Nie może być tak, że wypowiedź nieugruntowana na Słowie Bożym wyrwie nas z tego stanowiska, które zbudowaliśmy przez studium Słowa Bożego. Nie ufajmy żadnym wypowiedziom, które są sprzeczne z tym, co Słowo Boże uczy w sposób jasny i prosty. Dlatego, że widzimy, że są tacy, którzy kłamią. Celowo kłamią, bo tu jest powiedziane i tak go okłamał. Jak nędzny stan musi być takiej osoby, że on wie, że kłamie. Objawienie Jana mówi, że tacy trafią do jeziora ognistego. Z tym prorokiem jest dziwna sprawa, bo on później naprawdę dostał słowo od Pana. Z tym prorokiem starcem. Więc tutaj zawyrokować za bardzo nie mam zamiaru, jaką on jednostką był. Natomiast jest wyraźnie powiedziane, że go okłamał, że wprowadził go w błąd, celowo wiedząc, że to jest nieprawda. W chrześcijaństwie też są takie osoby, które są albo same zwiedzione i zwodzą innych, albo żyją z Ewangelii dla materialnego zysku, bo tylko tam mają możliwość zarobić. Religia jest świetnym źródłem dochodu osobistego. Zawsze najwięcej się na religii zarabia. I oni z tego korzystają. Tymoteusz, list do Tymoteusza mówi, że źródłem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. I niektórzy właśnie, widząc możliwość zarobienia, tak czynią. Na przykład jeśli sobie przypomnimy sytuację z Naamanem Syryjczykiem. Naaman Syryjczyk był wodzem wojsk syryjskich, bardzo bogatym człowiekiem. I przyszedł do Eliasza, żeby zostać uzdrowionym. Elizeusza, przepraszam. Przyszedł do Elizeusza, żeby zostać uzdrowionym. I jak został uzdrowiony, z wdzięczności chciał obdarować Elizeusza. Elizeusz powiedział, że w żadnym wypadku, że żadnych pieniędzy, żadnych środków materialnych, żadnego bogactwa od niego nie przyjmie. Czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, że apostoł Paweł też od nikogo nic nie wziął. Samuel, gdy wspomnimy tego sędziego, on też nigdy na niczyją szkodę nic nie wziął.
I Elizeusz działał w tym samym duchu. Ewangelia jest za darmo. Obraz uzdrowienia Naamana Syryjczyka jest obrazem narodzenia na nowo człowieka. Człowiek z trądem wchodzi do Jordanu i wychodzi czysty o skórze jak niemowlę. Narodzenie na nowo. I co się dzieje? On odjeżdża zadowolony. Jeszcze od Elizeusza dostał ziemię, żeby mógł w swoim królestwie składać Bogu cześć. Ale niestety tam jest Gehazi. Gehazi, który zobaczył, że jest dużo pieniędzy, że Elizeusz nie chce tych pieniędzy, że jest chętne serce, żeby dać te pieniądze, czyli serce Naamana. Pobiegł, czy pojechał, już nie pamiętam, generalnie podążył za tymże uzdrowionym, co dopiero Naamanem, i wykorzystał jego chęć do obdarowania kogoś, bo nagle stał sobie sprawę, że te wszystkie rzeczy materialne są nic nie warte, tylko liczy się chwała niebios. Dzieci Boże często padają ofiarą takich Gehazich, że po prostu oni, widząc pieniądze, chcą na tym zarobić. Szymon Czarnoksiężnik chciał zapłacić za dar, który po prostu później prawdopodobnie chciał wykorzystać również zarobkowo. To są rzeczywiście rzeczy bardzo niebezpieczne i są niestety rozpowszechnione w chrześcijaństwie. Więc jeżeli gdziekolwiek jest inny powód do służby Bożej niż miłość do Pana Jezusa i chęć do oddania swojego życia tylko Jemu, niezależnie od tego, ile się z własnych środków straci, to jeżeli mamy kogoś na eksponowanym stanowisku i on za to bierze pieniądze, to nie jest to model Bożej służby. Nie mówię tu o sytuacji, kiedy mamy obdarowanego brata rozpoznanego przez zbór, zbory, kilka zborów i jest to, załóżmy, brat, który ma ciężką pracę. On pracuje, załóżmy, 12 godzin, 6 dni w tygodniu i w niedzielę widać, że on jest obdarowany. Na konferencjach widać, że jest obdarowany i jest życzenie braci i jego życzenie, żeby ten zakres rozszerzyć. I najpierw się zdarza, że zaczyna pracować na pół etatu. Widać, że ta jego służba jest coraz bardziej owocna dla Królestwa Bożego. I później jest decyzja, że on będzie służył tylko słowem, a będzie utrzymywany przez braci. To jest naturalna droga, że takie rzeczy mają miejsce. Natomiast płatne stanowisko wyznaczone przez jakąś centralną instytucję danej firmy w kraju, to jest kompletne nieporozumienie. Nie ma to nic wspólnego z Bożym modelem.